kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Witam was, już powoli kończymy Spyro 2 Ripto's Rage, świątynie w chmurach, trzy plansze, Ripto i ten świat bonusowy, wakacje. I to już będzie absolutnie tyle. 4700. Nieźle. Ten poziom jest łatwy dosyć. W sumie już same takie trzy łatwiejsze zostały, jak mniemam, jak pamiętam. Dwa następne są fajne, Metropolia i ta metalowa, czy tam robotyczna farma, Robotic Farms. Zobaczmy, co tutaj będzie. Się zdecydujcie. Dobra. Chyba te ludki są podobne jak w tamtej planszy. Byłem najpotężniejszym magiem w Avalarze, dopóki ten podły psi wróż nie ukradł mi różdżki. On i jego kumple wykorzystują czary, by zapanować nad miastem. Psi wróż. To ja piesku powinienem wspierać. 403. Luzik. No dobra. O, ty dzbanie. A ty takimi strzelasz. No dobra, teraz ty mi otwórz, o, albo w taki sposób zrób. Chciałem powiedzieć, otwórz most. No to luzik. Możesz i tak. O Jezu, te posągi. A oni sami się otwierają z nich. No ale jaja. W ogóle... Zobaczcie w ogóle na mapę, jaka ta plansza jest dosyć mała. Ale to chyba tylko głównie pozory. I tak tutaj będzie sporo do roboty. Znaczy dwie minigierki, ale to takie w miarę proste. A to do czego jest? A ja miałem do tych strzelać, do tych królików takich. No właśnie. Chyba do nich. A ten sobie czekał. I prawidłowo. I mi to absolutnie nie przeszkadza. Dobra, tutaj na górę zaraz będę leciał. A czy tu czegoś nie ma? No, głupio się pytam naprawdę. Jak jest. Ale już chyba nie ma. I gdzie to mnie dalej zaprowadzi? A, na górę. Pryk, pryk. Pryk. I teraz takie latanie między budynkami. Się boję, że gdzieś na którymś daszku coś zostawiłem. I będę się jak dzban wracał. Ale może tak nie będzie. O, ale double kill. O Jezu, what the fuck, kamero, halo. To jest piesek, autentico. I... A, tu dzbany. Pyk, pyk. I 30 żyć. Oberwałem, ale double kill, więc mnie to satysfakcjonuje. Baranek do zjedzenia idealnie. Sparks? Dobra, wiesz co robić. No i tutaj to jest ta główna część planszy już praktycznie. Nie ma tak, nie ma tak, nie ma tak. A ten se stoi. Będziesz tak dalej stał? No. Okej. Okej. 21 wrogów muszę pokonać. Ile już mam? 16 już, wow, to... No tak, przecież te posągi i tak dalej, no to masakrycznie sporo. Dobra, za jaką minigrę się... O, no tak, baranki przecież jeszcze są ukamieniowane. Za jaką pierwszą minigrę się zabrać? Chyba za to się zabiorę. Żeby mi z głowy. Jestem tajnym agentem i idę do mojej tajnej kryjówki. Tylko członkowie mojego tajnego klubu mają tam wstęp. Nie odejdę, dopóki nie schowasz się za drzewem, żeby nie podglądać. Okej, to jest sytuacja taka, że musimy się chować ogółem. Tak, żeby on nas nie widział. Ciekawe, jak to w tej części zadziała. Okej, za tym drzewem. Luz? Już nie pamiętam, jak to działa. Nie mogę go zaatakować, oczywiście. Spoko. Sparks, myślałem, że mnie oszuka. To drzwi się szybko zamykają, od razu mówię. A później to będzie zabawa. I to niezła. To zacznie chyba biec. O Jezu, jak blisko. Dobra, teraz za tamte drzewo. I za nim do drzwi. To nie było wielce trudne. Super. Co?
Trafiłeś tu nie śledząc mnie? W takim razie musisz należeć do mojego tajnego klubu. Masz, weź ten tajny sprzęt. Pozwoli nam na przesyłanie tajnych wiadomości. Tak, na pewno tą kulą będę wysyłał. Okej. Nie narzekam. 55. Tego chyba nie rozwalę. Luziuk, ale już od razu możemy stąd diamenty pozbierać, żeby już tu po prostu nie wracać. Czyli nie jest taki zły ten poziom. Halo, halo, halo. No. Czyli nie jest taki zły ten poziom, taki w miarę szybki. Ile już mam? Już 203, już połowa. Pff, spoko. Chyba tutaj po drodze wszystko zebrałem, ale się też chcę upewnić, prawda? Tylko właśnie liczę, że nie będzie takich motywów, że muszę po jakichś daszkach głupich skakać i tak dalej. Na bank jeszcze tutaj nie zebrałem czegoś. A, no pewnie. Ja tu mam intuicję, ludzie. Oj, mam. Ale tu już nie ma. Okej, to możemy się wracać do głównego... Do głównej części, co się stało z kamerą, to ja nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie. Tak, tutaj. Uuu, to skrzynka. To chyba fajerwerek będzie potrzebny. Czy gdzieś tutaj był fajerwerek do niego? Gdzieś był, na bank. Na bank. Okej. Sytuacja teraz wygląda tak. Na pewno idę do tego zamku na górę. Bo to będzie kolejna minigra. Już mamy... No, jeszcze nie mamy wszystkich wrogów zabitych. Ale zaraz będą. O. Otwórz mi te bramy, człowieku. O, tam trzech jest. Otwórz mi te bramy, człowieku. No i po kolei. Ładnie. Już chyba wszyscy. To już od razu po prostu tego orba weźmiemy ze sobą. Żeby mieć z głowy. Te czerwone takie lampiony mi przypominają balony z diaksami. Autentico. No i sorry. Ale umierasz. Pyk, pyk. Spyro, no. Wyrwałeś nasz gród z pazorów psich wróżów. Przyjmij te kule. Przewiduję, że pomoże ci podczas podróży. Ja też to przewiduję. Dawaj mi to. No i mamy orb. Jeszcze będzie jedno zadanko. I idzie nam ładnie. To jest tak prostszy poziom, tak mi się wydaje. Czasem też nie wiem czemu. Może dlatego, że po prostu tyle miało być orbów, więc o jedną minigrę mniej jest? Ja nie wiem. Dobra, tutaj faktycznie jeszcze stąd nie wzięliśmy. A wy co? A, wiem już co. Okej, to jest ta minigierka głupia. Wszędzie zabrałem. Okej, minigra. Nasze mistyczne dzwonnice zostały zaatakowane przez trolle i milczą od wielu dni. Rzuciłem w trolle czarem ognia, ale zaczęły wariować jeszcze bardziej. Mhm. Supermoc unieruchomienia ostudzi zapały troli, ale musimy usłyszeć dzwony. Zadzwonią, jeśli na nie zaszarżujesz. Tak. Tylko dwie gwiazdki to ma. Dobra, o co tutaj chodzi? O to. Tak, naprawdę tylko o to. Okej. Myślę, że... Tak. W taki sposób. Zaraz pozbieram wszystkie diamenty. Bo to nie jest absolutnie trudne. Pierwszy dzwon. I teraz ten sobie zeskoczy na dół. Ten z góry. Wydaje mi się. Skaczesz? Tak, skaczę. Cium. Ty się bardziej tu zbliż. A ty wyżej i elo. Oj, chyba za wysoko. Dobra, zanim tamte... Oj, jak idealnie trafiłem. Jak w idealnym czasie, widzieliście wy to? Pyk. Pewnie już czekasz na kulę. Na razie nic z tego. Zostaw jeszcze jeden dzwon. Dostaniesz się do niego, korzystając z wiru za mną. Luz. Ale przepraszam jeszcze pana, ja tu muszę diaksy do końca zebrać. No. Bo ja nie zebrałem ich. Ej, what the fuck? Dobra, teraz. Diaksy. I tutaj jeszcze. Okej. Ile mi brakuje? No już coraz mniej. To wydaje mi się, że reszta będzie na samej górze. I teraz mogę faktycznie pójść na górę. Dziękuję panu. Hmm, hmm, hmm.
No, może się teraz nimi zajmę. Tak więc, czy ty jeden nie biegałeś gdzieś dookoła? Tak. Biegałeś. No. Holy shit! Czy ja trafiłem? Tak! Tak! Jak idealnie! Spyro, nie sądziłem, że masz radę. O kurde. Masz, przyjmij prezent ze sklepu z pamiątkami z naszej krainy. Dawaj to. I zostały tylko diaksy. Yeah! Prym. Boże, co tam się dzieje w tle? Ja sam nie wiem. Ale chyba tutaj nie, to już chyba nie będzie. Chociaż poczekajcie. Bo tak. Noż. O nie, 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 nie. Czy ty dzbanie teraz będziesz. O mój Boże. Grr. Ja to musiałem jakoś zebrać. Zaraz, ja strzelam tym. Ile mi brakuje? No nie, no 50 tam ewidentnie jest. Chociaż zaraz, a tam na górze? A tam jeszcze jest! Ale jajca. Ale dobrze przyzauważyłem. No to teraz jak sytuacja wygląda, ile mam? O, jeszcze tylu brakuje, ale to też na 33 wydaje się całkiem spoko opcją. Jeszcze raz, gdy tam dzbany na górze. I czemu ty tak wysoko? Ty. O mój Boże. Dobra, wskoczyłem. Zainstalowano Uncharted. Uff. Serio, nie mogę jeszcze odpalić? No tak, przyszło do mnie, odpalę. To jest w sumie logika. A, szybciej! I zobaczmy, czy to już będzie faktycznie wszystko. Bo mi się wydaje, że tak. Sparks mnie nie pokazuje nigdzie indziej. 25? Tak! Opuść, wyjdź. Jej, zrobione. Zrobiliśmy to. Ciąg dalszy przygody. No. Jaki rak. O, dobra. Zrobiliśmy to. To jeszcze zostały na dwa poziomy. Ciekawe, jak szybko nam to pójdzie. Myślę, że pójdziemy do Metropolii, bo lubię w miarę ten poziom. Tak w miarę. I zobaczymy, co tam możemy zrobić. Jak długo nam to pójdzie. Ale też myślę, że to jest przedostatni odcinek. No bo Metropolia, no to idealnie. I później zostaje jeden zwykły poziom Ripto, no szybko w miarę. Plus właśnie ten dodatkowy świat. Też dosłownie na 10 minut. Po prostu ostatni będzie trochę dłuższym odcinkiem. Tak więc tu Metropolia to będzie w tamtym kierunku. W ogóle ile procentowo gra? 89. Bardzo ładnie. I tu było Metropolis. Si. To będzie w miarę łatwo. Też mi się wydaje. Mówiłem, to już takie łatwiejsze poziomy, ale Metropolię chcę zobaczyć w remasterze, jak wygląda. Obłagam. Pokażcie wy mi, ludzie, Metropolię. Te roboty, te takie latające UFO i tak dalej. To będzie sporo zbieraniny diamentów. Szukania ewentualnie. Ale minigierki przyjemne. W sumie. Dobra. Dawajcie. 500. No to faktycznie, no, dwa poziomy po 400, nie wiem, jak to będzie. O wpyte. Tak, Horizon też zainstalowano, wiem. Luzik. Cześć. To powstanie na farmach wymknęło nam się już spod kontroli. Ktoś tu musi przywrócić porządek. Znajdź robowynalazczynię. Pracuje nad czymś przełomowym. Robozarządca? Robowynalazczynia? Okej. Okay. Tu jest taka bariera fajna. Ta, 400, ale 4 orby. Takie buty. I te krowy głupie. O, te krowy głupie.
Ale o, upiekł mnie, ała. Zawaliście to wygląda. Co ty chcesz? Z powodu tych wszystkich cięć budżetowych nad windami trzeba porządnie popracować. Ta na przykład się zacięła. Przypuszczam jednak, że znów zacznie działać, jeśli dasz jej solidnego łupnia. Tak. Dam jej, patrzcie. No i ładnie, o w pytkę. Ha ha. No tam widzicie, na minimapce jest jeden duży obszar, takie kółeczko, no tam będziemy się trochę bawić. Mhm. Tam trochę się jednak pobawimy. A ty tak strzelasz. A, dobra, ty masz tart. Aha, okej, okay, zrozumiałem już. Dobra, w taki sposób mam cię bić. Luzik, tak. Okej, okay, świnki. Że też ja nie oberwałem. Ani razu. Okej. Okay. I tu chyba będzie minigierka gdzieś już. Tak. Tak. Niczego nie Niczego nie pominąłem? Nie. Dziękuję. Fenomenalnie, się tylko odwróciłem. Że też tym laserem go nie zabiję. O jajo, chodź. Głupie jajko chodzące. Takie z dupy, znikąd. Okej, okay, tu jest... O, kolejne. Tu jest to i tu jest minigierka. Spoko. A o co tu chodziło w tej minigierce? Jak sam widzisz, bezwzględny wół przejął naszą zbrojownię. A myśleliśmy, że zamrożenie przejścia powstrzyma zwierzęta. Robologista. Ten wół jest bardzo wytrzymały. Radziłbym użyć przeciwko niemu bomb. Nie wydaje mi się, żeby wystarczyła do tego jedna. Luz. Okej, okay, to chyba nie powinno być trudne. Dobra, jednak będzie to trudne. Ponieważ muszę... What the fuck, serio? Okej, okay, nie podobało mi się to. Też oberwałem, o wpytkę. O, audio znowu, hehehe. Okej, okay, teraz. Jeszcze raz. No czemu ty tak strzelasz? Dobra, 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 dobra. Ja mam na niego sposób, ja mam na niego sposób. Tak, 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 tak. Ty sobie strzelaj. A ja poczekam, aż faktycznie puścisz taką bombę do przodu. I zginąłem. I nie dałem sobie z tym rady. O Boże, to jest przecież easy peasy. I znowu będzie miał full zdrówka. Masakra. Typku, typku ty. Dawaj, odpalanie, 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 odpalanie. Jeszcze raz. No, no, ja nie wierzę. Jedną ty sobie o tak strzelasz. Po czym drugą już normalnie. Jezus, myślałem, że nie trafię. No dobra. No jak coś ty nie oberwał? To jest trudne sterowanie, o matko boska. Ja się czuję, jakby one były czasem naprowadzone bezpośrednio na mnie. No jeszcze takie dwa razy, typku. Ej, no już nie mam Sparksa. Dobra, dobra, jeszcze jeden. Jest, jest, jest. Świetnie się spisałeś, smoku. Masakra. Możemy teraz odpowiednio bronić miasta. Przyjmij tę miłą dla oka nagrodę. Dawaj hajs, znaczy orby, znaczy kule. daj mnie to, człowieku. Ja idę po Sparksa, znaczy nakarmić go. Jajkami, oczywiście, że tak. Jesus, czemu to było takie... trudne.
Dobra, zostaje. Została jedna gra, czemu ty nie zjadłeś? No. Sparks, proszę cię grze. No zjadłeś teraz. Proszę grzecznie, a ty nie. Pyk. Lecimy. No i dobra. Tutaj już jesteśmy praktycznie na samiutkim dole. Ja oberwałem wciąż. Serio? Pyk. Teraz na górę. I wysuwamy się. Patrzcie, gdzie ja jestem. Dobra, sami się zabili. Jezu Chryste. Woda tutaj jest elektryczna, więc nawet nie ma co w nią wpadać. A diamentów? No, jeszcze sobie poszukamy. GG, chciałem powiedzieć już. No i praktycznie GG. Ho, dawaj, ho. Tu nic nie ma. I tak myślałem, że będę za nisko. A on mnie już chyba na samą górę. Tak, to jest koniec. Weźmie. O Jezu, i muszę teraz tak bez Sparksa zbierać. No siema. Ach, Spyro, słyszałam, że masz przyjść. Dziękuję, że próbujesz powstrzymać tę próbę zamachu stanu. Przyjmij ten przedmiot, który żywe istoty wydają się lubić. Okej. Daj mi to. Czemu oni talizmanów nie dają? Widzicie na znaku, to zawsze na tym znaku na samej górze są te talizmany. Zespolona supermoc. Jak dobrze, że tu jesteś i możesz ją przetestować. Trzeba powstrzymać inwazję owiec w statkach kosmicznych. Tak, wyeliminuj owce. O Jezu, jak one wyglądają śmiesznie. Są tylko trzy? Znaczy to jest zadanie na dwa orby akurat. Dobra, jako że bez Sparksa jestem, to mi to lotto. Możemy teraz tak fajnie strzelać. Ale one też mogą strzelać w nas. Znaczy strzelać. O Jezu. Zostawiać takie kule niefajne. I elo. Świetna robota! Strąciłeś owce prosto na ziemię. Przyjmij to kuliste urządzenie, dowód twych umiejętności. Wy jesteście robotami, nawet nie wiecie co to jest. O co tutaj chodzi? Gdzie to logika? Wiedziałam. Pierwsza grupa owiec wezwała pomoc. 60 już. Nadciąga już druga fala latających talerzy. Zestrzel drugą falę? Okej, jest ich 5. Myślałem, że będzie 8 czy coś. Chyba nie powinno być większych problemów. Dopóki będę tak od boku latał. To chyba będzie spoko. Dobra, jeszcze dwa. A jeden tu. Tutaj jest coś dzbanie. I gdzie ten ostatni? Tutaj. No, jest! W końcu! Pięknie latałeś, Spyro. Pokazałeś, że moja podwójna supermoc to genialny wynalazek. Proszę, zatrzymaj to na pamiątkę swego zwycięstwa. Dankę. Daj mi to, człowieczko. I mamy kolejny orb. To już jest ile? 61. A ja? A, jest tutaj ten. Pan Jajuszko. Mamy równe 200 do tej pory. Okej, jako że pan Jajuszko jest, czyli Sparks już jest, no to dopiero teraz będziemy to wszystko sobie zbierać. To, co jest na dole. Ale przede wszystkim jeszcze na pewno sobie wrócimy, ponieważ nie wiem, czy wszystkie balony strąciłem. Tu było to. Pyk. A to jest dla mnie ważne, żeby wiedzieć. Ale na pewno jeszcze mi się do jednej rzeczy przyda. Mianowicie... O. No dobra, tu balon, okej. Okay. Tego już tak nie zrobię. Muszę jeszcze raz. Pamiętacie tamtą skrzynkę, prawda? Była w połowie poziomu. No i ją wypadałoby zniszczyć. Właśnie tym super ogniem.
Uff, spadłem. Chyba balonów już więcej tutaj tak nie widzę. Ale niech mi tutaj Spyro zbiera. O, jak fajnie. A już mało brakuje. Tak, tutaj mi się wydawało, że jest. No jak fenomenalnie. No i dobra, i teraz jeszcze raz. Mi się wydaje, że tutaj muszę. Pyk. O. Teraz na dół, tak. Szybko przez cały poziom. O, Spyro, kamero głupia. Nie znoszę tej kamery czasem. W górę. I tutaj. Uj, ile hajsu. Ile brakuje? Jeszcze. Jeszcze 23, to myślę, że coś tam przegapiłem na bank. W samym środku poziomu. Jak mogę? No dobra, nie będę próbował. Po prostu pojadę na górę. A tfu, na dół. No da, na dół. No i to normalnie kamera ze Spyro się zachowały. Oj, nie zdążę polecieć sobie tak fajnie na górę. Chyba? Pff, pewnie, że nie. A tu piątak. I tutaj gdzieś na górze. Fajnie! Fajnie. Ale spoko, już tylko o hajs chodzi, już tak malutko zostało. Mam nadzieję, że nie będę musiał tak biegać po całej planszy. Okej. Okay. Teraz możemy się zabrać. Czyli panie. No, no tak. O kurde. Jeszcze piątak. Co? Czyżby. Nie no, zaraz. No. No zaraz coś mnie trafi. Jeszcze raz. Czyżby tutaj? W górę. A tutaj same jedynki. Luzik, wszystko jest. Uhu, opuść poziom. Wyjdź. I zrobiliśmy to. No i został jeden odcinek Robotica Farms. Może tam zrobimy to w 15 minut. No nie wiem, będzie na pewno ponad półgodzinny odcinek, ten ostatni ze Spyro 2. Fuck yeah! No nie powiem, to było trochę brutalne. Ten bus. Drogie dzieci, nie idźcie tym przykładem. Jak wam się będzie spóźniał bus, to nie przechodźcie od tak przez ulicę. Szczególnie jeżeli to jest na przykład autostrada. Tory kolejowe, nie wiem, tramwaj, metro, cokolwiek. Dobra, słuchajcie ludziska, to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnym odcineczku, który będzie już ostatnim nareszcie, czyli zostały nam mechaniczne farmy, pan Ripto na górze do zrobienia i ten świat, który nam zajmie jakieś, nie wiem, 10 niecałych minut. Trzymajcie się, hej, hej.